Cześć! Dziś pokażę Wam kulisy mojej pracy. Zabiorę Was na tak zwany backstage, dowiecie się, z kim współpracuję i jak to się dzieje, że tworzymy te piękne YouTube'owe filmiki. To jest Bartek, który mnie maluje, a to jest Wojtek, który mnie czesze. Tak naprawdę z chłopakami poznałam się przy produkcji Tańca z Gwiazdami. To było naprawdę już wiele lat temu. Zacząłem pracować przy Tańcu z Gwiazdami w Polsacie. Aha. I tam jakby zacząłem asystować, dopiero uczyć się w sumie. Tak było. Ale wtedy... ty nie miałaś nawet takiego jeszcze luksusowego stanowiska make-upowego. Nie, ja wtedy byłem asystentem, więc ja wtedy robiłem ci tylko nóżki. I sama ma bardzo ładną twarz, ma bardzo ładne rysy twarzy, więc tak naprawdę dużo rzeczy u niej wygląda dobrze. Bartuś, tak? A jak ci się ze mną pracuje? Dobrze, bardzo lubię pracować z takimi osobami jak ty, ponieważ jesteś bardzo konkretna, wiesz czego chcesz, jakby, ale też jesteś bardzo wymagająca. To jest perfekcjonistka i bardzo duża detalistka. Początki były ciężkie. O Jezu, jakby ty się mnie bałeś. Tak. A okazało się, że to jest super ciepła, normalna osoba z fantastycznym poczuciem humoru. To zawsze na planie jest zabawnie, śmiesznie, ale też wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Ale już po pierwszym razie odpuściło cię, czy jeszcze nie? Nie, myślę, że tak do 3 razy jeszcze było takie wyczucie, tak. Pamiętam, jak z lusterkiem stałaś i sprawdzałaś rzęsy. Była kontrola w tym lusterku, czy wszystko jest symetryczne, czy to jej się podoba. Ja tak naprawdę z chłopakami spędzam masę czasu, bo oni towarzyszą mi podczas całych dni zdjęciowych. To jest od rana do nocy, plus też wyjeżdżają ze mną na te wszystkie śluby i wesela, które nie odbywają się w Warszawie. Oprócz tego malują mnie na różnego rodzaju, malują i czeszą, na różnego rodzaju wyjścia, eventy, gale. Czasami również na jakieś takie moje prywatne wydarzenia. Często są u mnie w domu, więc jesteśmy ze sobą tak naprawdę bardzo blisko i jak mam jakąś przerwę w zdjęciach, to najbardziej mi ich brakuje, bo z nimi jest po prostu zawsze fajnie, bo oni są tacy młodzi. To jest coś, co mnie zaskoczyło chyba tak najbardziej, właśnie ile Iza tak naprawdę pracuje, że bardzo dużo pracuje, choć tak naprawdę nie musiałaby, a bardzo dużo pracuje i jest w tym naprawdę bardzo dzielna. A z Wojtkiem to jest w ogóle niesamowita historia, bo no poznaliśmy się na Tańcu z Gwiazdami, on też miał wtedy, ile ty Wojtek miałeś lat, moim zdaniem? 15. No właśnie malutko. 15. Mamy w ogóle zdjęcie z naszego pierwszego wspólnego czesania. Wojtek jest po prostu takim opryszczonym szczylem, takim dzieciakiem. A ty dziewczyna z pałacem kultury na głowie. Poznajmy na Tańcu z Gwiazdami. To pierwsze moje skojarzenie, no tancerka, blondynka to. Ja nie wiem, czym się stresowałem, czy tą produkcją, czy tym, że mam cię uczesać, bo mi mój szef powiedział, że tutaj czeszesz Izabelę, ale jakby wiedziałem, kto to jest, bo oglądałem w dzieciństwie Taniec z Gwiazdami, jak jeszcze był z TVN. W dzieciństwie mnie oglądał, nie wiesz. No, tak, no ja byłem co, malutki. No, malutki, byłeś malutki. Ale ty byłaś młodziutka. Tak, Taniec z Gwiazdami miał parę takich szalonych poleceń, które niestety wykonał dość pokornie. Natomiast potem również zdarzyło nam się kilka nieudanych fryzur, ale mam wrażenie, że Wojtek jakby dorastał razem ze mną. Ja czasami w ogóle na Wojtka mówię synek. I za bardzo matkuję, tak. I to jest fajne, bo to jest jedna z nielicznych tu osób w Warszawie, bo każdy jakby pędzi za karierą, która też się opiekuje, która się troszczy, która się zapyta, co tam u ciebie tam. Nie, jeżeli chodzi o to na pewno tak i na pewno będzie w przyszłości kiedyś tam super matką. Izabela też znalazła mi miłość. To ja! Spadka! Jeszcze trochę zorganizuję ślub. I wesele! Ale robimy ten w remizie, nie? Tak, będzie weselny klimat. Tak. Będą hity disco polo, będzie remiza, będzie po prostu szał ciał. Przez to, że jesteśmy tak zżyci, to można powiedzieć, że traktujemy się jak rodzina, bo spędzamy praktycznie na planie bardzo dużo czasu i ciągle jakby ze sobą obcujemy, to jest tak bardzo rodzinnie. Gotowa? Gotowa. W ten oto sposób poznaliście mój beauty team, a teraz lecimy dalej.
Po około 2-godzinnych przygotowaniach przyjeżdżam tutaj do siebie do redakcji. Osobą, którą spotkam jako pierwszą, jest pani Paulina, która zawsze wita mnie uśmiechem, herbatą, ale również ma bardzo odpowiedzialne funkcje, ponieważ koordynuje targi ślubne i wszystkie nasze kontakty międzynarodowe. Sprawdźmy, kto jeszcze jest dziś w redakcji. Jest Kasia. Cześć. Cześć. Kasia to jest człowiek orkiestra, ona jest tutaj zawsze i pomaga mi po prostu we wszystkim. Iza jest najlepszym ekspertem ślubnym w Polsce. Ja nie mówię tego dlatego, że chciałabym jej zrobić laurkę. Ja przychodząc do Izy w trakcie naszego pierwszego spotkania, wiedziałam, że to jest ta osoba, z którą ja chcę pracować, bo jeżeli się uczyć, to tylko od niej. Nie ma w Polsce, w moim odczuciu, nikogo, kto zna się na ślubach lepiej. I to nie jest tak, że Iza jest panią w telewizji, która mówi w telewizji o ślubach. Iza z ślubami żyje. Ja jak dziś pamiętam, jak do ciebie przyszłam pierwszy raz. Boże, jak ja się denerwowałam. Trochę tak jest rzeczywiście, że Iza ma wszystko i można ją za to nienawidzić. Ale przez to, jaką ona jest osobą i to, w jaki sposób komunikuje się z ludźmi i to, w jaki sposób podchodzi do różnych ludzi, a ponieważ ja z Izą spędzam dosyć dużo czasu i widzę ją w różnych sytuacjach, trochę bardziej prywatnych, bardziej służbowych, to widzę, że ona jest tak niesamowicie ciepłą osobą i nigdy nie daje odczuć tego, że ma więcej albo lepiej. A teraz kim jest tak? Koleżanką z pracy. Bardzo proszę. Tak skracamy dystans. Pewnie zastanawiacie się, jak wyglądają moje nagrania od tej technicznej strony, więc dziś Wam to pokażę. Filmy nagrywamy przy pomocy aparatów GH5 Lumix od Panasonica. Te aparaty są lekkie, poręczne i gwarantują nam doskonałą jakość. Wszystko to dzięki funkcji stabilizacji obrazu oraz rozdzielczości 4K. Te aparaty doskonale sprawdzają się zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów takich jak ja. Ale jeżeli wydaje Wam się, że ja ten aparacik trzymam sobie sama i że to tak super wychodzi, to jesteście w błędzie. Zawsze towarzyszy mi profesjonalna ekipa, która dba o to, żeby było po prostu ładnie. Dziś jest ze mną Darek. Cześć. Nie ma dzisiaj ze mną Franka, który na pewno wyjaśniłby Wam różnicę między operatorem a kamerzystą. Oprócz aparatów jest oczywiście światło, całkiem sporo tego światła. To światło powoduje, że wszystkie osoby, które tu występują, oczywiście najczęściej ja, ale również moi goście, wyglądają dobrze, świetliście i młodo. Ale kiedy pada magiczne słowo akcja, kończą się żarty. Zaczyna się kilkugodzinna praca. Szczęście, że tę pracę uwielbiam. Żeby jednak rozpocząć, muszę się jeszcze ubrać. Pierwszy strój na dziś, sukienka. Sama ją sobie wybrałam, bo nie mam stylisty, muszę sobie jakoś radzić sama. Tak jak się przebieram, już niestety nie zobaczycie.